Siemka, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam, jak zdobyć chyba w jeden z łatwiejszych i tańszych sposobów rękawicę na 3 godziny zdejmowaną. Ze względu na to, że bez rękawicy drop na PL-u jest taki, jak widzieliście w jednym drop challenge'u z pierwszego Dim2, The Dim, o tak mogę powiedzieć, bo niestety to nie jest Dim2 ani Dim2 postać, ale w jaki sposób można w ogóle zdobyć ową rękawicę. Bardzo proste rozwiązanie. Ze względu na to, że będę robił to dla dwóch postaci. Dla siebie i dla tego cienkiego lykana, który nazywa się Sylwester. Ten Sylwester, jeśli kojarzycie. To powiem Wam, że właściwie nie było jakieś to trudne, czasochłonne czy coś. Ogólnie jest kilka sposobów na samą rękawicę. Pierwszy, szkatułki ebonitowe. Drugi, szkatułki bossów. Trzeci, metiny, te co tutaj właśnie widzicie. 85 i 90. Oczywiście dla tych małych leveli. Bo tak naprawdę inne opłacalne rzeczy no chyba raczej nie są zbytnio opłacalne, więc nie warto ich w ogóle robić. Właściwie powiem Wam, że sam drop jest w miarę szybki i przyjemny, więc naprawdę nie ma żadnego problemu. Dobra, pierwszy metin zawsze potrafi być popsuty. Ale jak widzicie, można trafić na dwa metiny koło siebie. Niestety my trafiliśmy akurat na resp. Czyli nikt tych metinów nam nie wybił. A jaki jest koszt takiej rękawicy? Wydropienia i w ogóle ile można na takiej rękawicy 3-godzinnej zarobić? Na rękawicy 3-godzinnej, jeśli się dobrze ją użytkuje, można zarobić kilkaset milionów. Natomiast ile za nią zapłacimy? Myślę, że cena minimalna to są 2 aury, czyli 6 milionów. Natomiast taka, którą się opłaca jeszcze kupić, to jest około 15. Niestety wydaje mi się, że na Samosie chyba nie widziałem w ogóle takiej ceny, żeby ktokolwiek ją sprzedawał, więc nie jestem w stanie określić, czy to jest cena taka dobra, tylko to jest taka cena wymyślona przeze mnie i myślę, że to jest cena opcjonalna, z tego względu, że no cóż, rękawicy na 3 godziny ze szkaty bossów nie wydropimy, tylko 2-godzinną, którą się nie da zdejmować. Pamiętajcie o tym, natomiast 3-godzinne dropią tylko... A, jeszcze zapomniałem, jeszcze są takie coś jak cuda żelazne pudełka. Z tego co pamiętam, lecą tam też 30-minutowe i 3-godzinne rękawice, ale bardzo rzadko, więc nawet nie chciałem o tym wspominać, żebyście się nie wkurzali na mnie, że mówię Wam o takim czymś. Natomiast powiem Wam, że byłem leciutko zaskoczony tym, że tym samym faktem, że tak często lecą te rękawice i jakieś tam inne duperales jest, no może dobrze, bo to jest mały level i na ten 32 potrzebuje takiego wsparcia mentalnego, żeby na cokolwiek zarobić. Rękawica jest przydatna. A jak zrobić te 15 kaka max? Polecam sprzedawać odłamki. Naprawdę. Idzie na tym zrobić kupę kasy, a mało osób to sprzedaje. Zresztą to teraz coraz więcej, jak już o tym się wspomina, co jakiś czas tu jest pelerynki, rękawica. Wystarczy poczekać, aż zniknie wszystko. Całe napisy. Pozdrawiam w ogóle wszystkich. Tak, Sylwester. Jakbym nie widział, że ci zostawię. No. Właściwie to jest chyba najprostszy sposób. Poprosić jakąś 75, zapłacić mu kilka milionów na to, żeby wydropić rękawicę, a na rękawicy możecie zrobić naprawdę kupę forsy i zrobić sobie ten podstawowy ekwipunek. Jak widzicie na Body of Glory nie używam ekwipunku dodatkowego, tylko na razie to co mam. Będę kombinował co dalej. Natomiast sobie sam chciałem wydropić rękawicę i myślę, że to było dosyć monotonne, bo zbiłem tego tylko metina i niestety nie poleciało, to już mogę zdradzić. Prosty sposób na zdobycie rękawicy. Naprawdę, czerwony las, 75 level, dogadać się, ile trzeba zapłacić i macie rękawicę na jakieś 3 dni non-stop dropu, że tak powiem. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, Dim2. Pamiętaj, łapce w górę, pa, pa.